Jedno jest, myślę, ważne, że tylko prawda jest ciekawa i jakby bardzo jest pewnie łatwo, znaczy to ważne, że się czegoś dowiaduje. Chciałbym ważną rzecz poruszyć, która dla mnie jest bardzo, bardzo istotna. Cały system dezinformacyjny, który się pojawił po katastrofie. Chciałbym o tym porozmawiać, bo nie wiemy, co do przyczyn pewnie jeszcze będziemy długo dyskutować i mam nadzieję, że prawda wyjdzie. Natomiast dla mnie jest bezdyskusyjne, że to, co się działo po katastrofie, było rzeczą absolutnie skandaliczną. I o tym chciałbym, panie Tadeuszu, o tym też pan sporo pisze. Powiedziałbym tak, gdyby pan mógł powiedzieć, nie wiem, krótko i zwięźle, jakie metody stosowano manipulacyjne od katastrofy do dzisiejszego dnia. Metody, jak już nie wchodźmy w przykłady, tylko metody. Epicznie, panie Tadeuszu. Dla mnie jest rzeczą szokującą, że kiedyś, 10 lat temu, kiedy byłem dziennikarzem, to wówczas trzymaliśmy się pewnych absolutnie elementarnych standardów dziennikarstwa, i jeżeli chodzi właśnie o kwestie manipulacji, takie jak na przykład wiarygodność źródła, sprawdzenie albo podanie, jeżeli to źródło jest niewiarygodne. A w tym przypadku, w przypadku katastrofy smoleńskiej, od dnia 10 kwietnia do dzisiaj cały czas nawet poważne media podają informacje jako oczywiste fakty, to są informacje absolutnie fałszywe albo wątpliwe bardzo często i tworzą w ten sposób jakby taką podwójną manipulację. Najlepiej można to prześledzić na takich konkretnych przypadkach. Czyli pierwsza metoda, nieustające powtarzanie. Powtarzanie kłamstw. Ale jakby metoda standardowo to stosowana, to polega na tym, że najpierw jakaś gazeta na przykład w Rosji poda informację, że na przykład za sterami, i to jako dowcip poda, albo jako taki paszpil antypolski, że za sterami tego samolotu siedział głównodowodzący sił powietrznych Polski, jeszcze pijany, tak, pijany i za sterami siedział, prawda? Za tą gazetą powtórzy 10 polskich tytułów, że prasa rosyjska stwierdziła, że pijany polski dowódca sterował tym samolotem, i od razu są komentarze 15 różnych ekspertów, Tomasz Chybki, pan Ed i tak dalej, cała masa ludzi, którzy są na każde zawołanie gotowi to skomentować, że ten polski generał kierował tym samolotem. Potem te relacje, które ukazują się w polskiej telewizji, w polskim radiu, w polskiej prasie, są powtarzane przez Rosjan jako stwierdzony fakt, że polska trasa podała, iż pilot, że samolot pilotował generał Błazik i był pijany, prawda? I tak dalej. I po kilku, że tak powiem, zwrotach tej całej operacji już wszyscy zapominają, skąd pochodzi, jakie jest źródło tej informacji. Liczy się tylko to, że generał Błazik pijany pilotował ten samolot. Ta metoda manipulacji od 10 kwietnia jest stale powtarzana. Jest to taki ping-pong między polską prasą a prasą rosyjską. To jest wzmacnianie absurdalnego zdjęcia. Ja mówię, dzisiaj obserwujemy to samo na podstawie tej awantury na Okęciu Ombwe. Tam nie ma żadnych informacji pochodzących ze źródeł. Tam jest wyłącznie fikcja, to znaczy anonimowy oficer BOR-u przekazał anonimowemu oficerowi BOR-u informację, że tam oni się kłócili, ale tenże oficer BOR-u, który przekazał informację na zeznaniach w prokuraturze, zaprzeczył temu, że przekazał i że w ogóle nie wie o tym, że była taka awantura. W związku z tym jakby potwierdzeniem i absolutnym dowodem jest niemy film z Okęcia, że oni awanturowali się o mgłę. Tak? I teraz słyszałem wczoraj nawet taki, nie wiem czy dowcip, czy to poważne, bo to bardzo poważne medium podało, że polska prokuratura nie może znaleźć eksperta do czytania z ust, żeby ustalić przedmiot tej całej dyskusji. Cała ta sprawa jest kompletnie absurdalna. Ani generał Błasik, ani kapitan Protasiów nie wiedzieli, jaka jest, że jest mgła w Smoleńsku. I co więcej, wszystkie informacje były pozytywne. Nie było żadnego powodu, żeby oni mieli się awanturować o mgłę. Po prostu nie wiedzieli o niej. Ale od kilku tygodni był temat numer jeden, który zajął już dziesiątki godzin w telewizji, w radiu, w dyskusjach politycznych, w prasie. Kolejne informacje, na przykład w Gazecie Wyborczej, ukazało się, że już mają potwierdzenie od tego anonimowego oficera, że jednak słyszał, tylko nikt nie podał nazwiska tego oficera. Cóż za problem dotrzeć do tego oficera, nagrać jego wypowiedź. Czego ten człowiek miałby się bać?
Proszę Państwa, codziennie, nie wiem jaka jutro będzie dezinformacja puszczona, nie zdziwię się, jeżeli będzie to informacja, że generał Błasik współpracował z Marsjanami i zamierzał dokonać inwazji na, nie wiem, Związek Radziecki, albo inna absurdalna informacja. Chodzi o to, że standardy pracy dziennikarzy z jakichś nieznanych dla mnie zupełnie powodów obniżyły się do absolutnego jakby parteru. Nigdy jako dziennikarz, czy nigdy jako redaktor nie przepuściłbym informacji wątpliwej, która jest bezźródłowa. To jakiś absolutny elementarz dziennikarstwa. Dzisiaj te informacje nie tylko się pokazują, ale są tematami numer jeden i są wałkowane bez przerwy przez całe tygodnie. To ja pytam, no to pytanie do pana redaktora, dlaczego tak się dzieje w mediach? Co za pytanie? Nie, no oczywiście dziennikarze są żądni sensacji i często opuszczają niesprawdzone informacje, czy właśnie pochodzące z mało wiarygodnych źródeł. To się oczywiście z tym zgadzam, szczególnie jeżeli dotyczy to tak emocjonującego i wszystkich przejmującego zdarzenia, jakim była katastrofa smoleńska. Więc oczywiście nie można się tego dziwić, nie można też się dopatrywać tak od razu złej woli, jeżeli nawet coś jest nie do końca prawdziwe czy sprawdzone. Chociaż rzeczywiście są zamierzone dezinformacje czy takie propagandowe teksty. Zmiękczyłbym to, co powiedziałem na początku. Powiedzmy, że są po obu stronach barykady politycznej, która niestety jest w tej sprawie. Ale są, to prawda. Źródłem dezinformacji jest oczywiście też Rosja i MAK, to jest oczywiste. Raport MAK był nieprawdziwy, zawierał nieprawdziwe tezy. I nawiasem mówiąc, Rosjanie troszkę zadziałali na własną niekorzyść. Całą swoją hipotezę o przebiegu katastrofy oparli na tym, że pilot szukał ziemi za wszelką cenę, chciał go lądować, bo właśnie pijany generał Błasik mu tam to podpowiadał, kazał lądować. Tymczasem nie uwzględnili tego czytanego w grudniu dopiero przez polską stronę słów kapitana Brutusiuka, odchodzimy, czyli on także chciał odchodzić na 100 metrach, więc że nie zamierzał wcale schodzić niżej i lądować. Więc tutaj MAK się trochę podłożył i moim zdaniem w każdym międzynarodowym arbitrażu, jeżeli do niego dojdzie, Rosjanie przegrają. Więc troszkę dziwię się temu takiemu właśnie podporządkowaniu propagandzie wszystkiemu raportu MAK. I temu właśnie, żeby pokazać, że polski generał był pijany, ale popełnili przy tym dosyć duże z własnego punktu widzenia błędy, bo również przy takim założeniu, że samolot chciał lądować, pilot szukał ziemi, to wówczas ta informacja od kontrolerów, że nie był na kursie i ścieżce, że był źle na kursie i ścieżce, jest dużo bardziej znacząca, prawda, niż wtedy, kiedy na 100 metrach zamierzał jednak się poderwać. Więc Rosjanie troszkę działali na swoją niekorzyść, więc tutaj ta dezinformacja pewnie może również w ich uderzyć. No ale myślę, że większość tej dezinformacji, która była, wynikała raczej nie ze złej woli, tylko z takiego właśnie poszukiwania sensacji, czy bo wiadomo, jak dziennikarze media działają. No, media chcą mieć czytowalność, słuchalność, klikalność, oglądalność. A czym bardziej sensacyjne informacje, tym lepiej się przebija. Więc się puszcza niesprawdziwie. Proszę wyjaśnić, panie doktorze. Się nie dopatrywał jakichś politycznych intencji, oczywiście. Tylko raczej właśnie błędów warsztatowych i presji rynku. Że nie, ale ja tylko pytanie mam takie. Jaki mechanizm powoduje, że tego typu tematy dziennikarstwo kreowane, one nie idą w dzienniku, one są głównym tematem dnia, one są powtarzane 100 razy w telewizji, potem idą w prasie, są forsowane na temat numer jeden. Jaki jest cel tych tematów? Jeżeli coś jest newsem na temat katastrofy smoleńskiej, to chyba się pan nie dziwi, że jest powtarzane przez wszystkich, bo wszystkich to obchodzi i interesuje. Ja mogę powiedzieć tyle, że tego typu newsy, jak na przykład awantura między generałem Trzygwiazdkowym a kapitanem Protasiukiem na Okęciu, cel jest oczywisty. Ośmieszenie polskiego państwa, ośmieszenie polskich sił powietrznych, polskiego wojska. Tak naprawdę każdy, kto słyszy, że kapitan się awanturuje z generałem o pogodę w Smoleńsku, no to wie, że to jest armia w stanie upadku, bez jakiejkolwiek dyscypliny, gdzie generałowie są kretynami, którzy każą lecieć wbrew procedurom do mgły, która jest absolutnie wykluczająca
lot i wbrew wszelkim procedurom. Inaczej mówiąc, cel tak obiektywny, czy wydźwięk obiektywny tej całej kampanii, która trwa od kilku tygodni, jest taki, żeby zdyskredytować kompletnie polskie państwo, polską armię, polskich generałów, świętej pamięci już i generała, i kapitana, którzy nie mogą się oczywiście bronić, mogliby od razu powiedzieć, że tak powiem, o czym rozmawiali, może kłócili się o zeszłoroczny śnieg albo o cokolwiek innego. Chodzi o to, że tak naprawdę zupełnie z niczego, zupełnie z tematu marginalnego robi się temat numer jeden, który jest absolutnie wymierzony w autorytet państwa polskiego, polskich władz, polskiego rządu, polskiego wojska. Po co polskie media uprawiają tego typu antypolską propagandę? Pewnie Rosjanie im płacą, pan dodatkowo od razu to, to mówi pan serio, czy to jest dobrze? Nie, po prostu odnoszę się do pana troszkę absurdalnych też. No to oczywiście, że to nie jest żadna antypolska propaganda, tylko to jest poszukiwanie sensacji i szukanie sytuacji, w której się będzie... Dlaczego nie szukają antyrosyjskich sensacji? Dokładnie. Szukają. Na media szukają też. Natomiast faktem jest... Chciałbym się zgodzić, że kłótnia generała z kapitanem jest może mało prawdopodobna, chociaż musimy pamiętać, że 36 pułk na specjalnych prawach i tam oficerowie niżsi rangu mieli jakby cały kontakt z prezydentami, prawda, premierami i oni jednak mieli inne trochę relacje z dowódcą lotniczych. Poza tym faktem jest, i to jest ewenementem, że to generał Błasik umendował prezydentowi gotowość 154 do lotu, a nie jak zwykle to bywa kapitan. Więc coś musiało być na rzeczy, dlaczego? To jest na filmach, także to jest dowód bez sporu. Więc coś musiało być na rzeczy, że nie kapitan. Ja teraz opowiem, co było na rzeczy, bo rozmawiałam z osobami, które miały relacje od świadków tych ostatnich godzin. Ale też anonimowo oczywiście, jak nie było nie. Tak? Nie. To anonimowego borowca to Newsweek cytował, powołując się na innego anonimowego borowca bez żadnego zweryfikowania tej informacji. Ja mam nagranie osoby, której raz nie będę ujawniać, bo będzie bohaterką filmu, która zebrała relacje, jak wyglądały te ostatnie chwile przed wsiadaniem do samolotu. Generał Błasik osobiście zameldował prezydentowi gotowość samolotu do odlotu, ponieważ była to wyjątkowa zupełnie podróż i on ją wyjątkowo traktował i wszyscy tam wyjątkowo tę uroczystą wyprawę delegacji w 70. rocznicę wymordowania polskich oficerów traktowali. Dlatego to właśnie generał meldował prezydentowi gotowość do odlotu, a nie kapitan. I to jest cała tajemnica tego zabiegu. Natomiast ja się też nie zgodzę z tym, co Piotr mówi, że taka bardzo duża liczba informacji niezweryfikowanych, kłamliwych, absurdalnych w polskich mediach, które bez przerwy są, jesteśmy nimi karmieni, to jest po prostu błędy warsztatowe dziennikarzy, którzy pracują na przykład w tych telewizjach informacyjnych albo w tych tygodnikach, które podają te niezweryfikowane informacje, które pokazują się już kilka dni później, zupełnie kłamliwej, których też nikt nie odwołuje ani nie prostuje i nikogo nie przeprasza. Bo przecież ja nie pamiętam, żeby tygodnik wprost po opublikowaniu informacji, że generał Błasik siedział za sterami, kiedykolwiek za to przeprosił. Czy słyszeliście państwo redaktora naczelnego, który przeprasza za to? Nie. Więc... Ja też nie słyszałem, że wiadomości telewizyjne, które przez wiele tygodni, dzień w dzień prezentowały hipotezę, że to była wina rosyjska, kogokolwiek przeprosiły. Bo to mogła być wina rosyjska i nie ma za co przepraszać. Natomiast generał Błasik z całą pewnością nie był... O, Danusia Holecka jest świetnie. Danusia. Reprezentować te wiadomości, które Piotrze obraziłeś przed chwilą. Nigdy wiadomości nie prezentowały tezy, że jest to z całą pewnością wina rosyjska. Wydaje mi się, że wiadomości jako jedyne wówczas naprawdę drążyły temat i sprawdzały temat. O tym, że na przykład funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nie było na lotnisku, podały wiadomości. A nie ktokolwiek inny. Również, nie tylko o winie strony rosyjskiej była mowa. Nie, ja oczywiście, może nie było to wprost tak podobane, ale tu ktoś podniósł, że nikt się nie interesował, nikt nie szukał newsa właśnie o winach rosyjskich. Otóż właśnie wiadomości szukały newsa o winach rosyjskich. Znaczy, szukały newsa, tylko takiego newsa, który twierdzi winę rosyjską i uniewinni Polaków. Oglądałem wiadomości wiele razy i wiem, co tak było. Ja wiem,
Ja wiem, czego szukały wiadomości. Wiadomości szukały tyle, ile się dało. Wiadomości dalej nie szukają, ponieważ tych wiadomości już nie ma. Dlatego już dalej nie jest drążony temat, a teraz wiadomo dużo więcej. Wiadomości pracowały na takich informacjach, jakie można było wówczas znaleźć. I starały się być rzeczywiście bardzo wydarzone w tej kwestii. Sama tego też pilnowałam wtedy, kiedy miałam dyżury, kiedy mogłam mieć coś do powiedzenia na moim dyżurze. Tak? W związku z czym wiadomości, przynajmniej te, w których ja byłam, nie mają naprawdę za co przepraszać, bo nigdy nie było powiedziane, że Rosjanie, nigdy nie było powiedziane w wiadomościach, że Rosjanie ponoszą winę za te kwestie. A do ciebie, Piotrze, mam tylko takie pytanie, ponieważ cię bardzo lubię i szanuję. I mam tylko takie pytanie, bo tutaj pojawiła się pewna nieścisłość i było straszliwe poruszenie, ale pan prowadzący troszeczkę ci wyciszył, że wchodzisz w szczegóły. Tylko ja mam do ciebie takie pytanie, czy potrafisz odpowiedzieć wprost i czy możesz to zrozumieć i nam to również wyjaśnić. Jeżeli mówisz, że na 8 kilometrach oni wiedzieli, piloci, że są na wysokości troszeczkę wyżej, że są na 400 metrów, powinni być na 300. Na 6, bo tam jest druga... Dobrze, to na 6. To dlaczego później nagle, kiedy schodzili do tych 100, dlaczego później nagle nie wiedzieli? I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli IU podchodził do lądowania i jeżeli z IU-em rozmowa z wieży kontroli lotu wyglądała tak, IU tam 76, jesteście na wysokości 500, powtórz. To się nazywa kwitowanie w języku pilotów. IU powtarza, tak, jesteśmy na wysokości 500. Dlaczego radar widział IU-a, a nie widział polskiego tu i podawał mu inny kurs i ścieżkę? To jest moje pytanie. Nie, właśnie zapewne czytałaś, wyglądałaś z IU-a. Gdyby Rosjanie sprowadzali tak nasz samolot jak ich, to po prostu w Polsce wybuchłby pandemonium, bo tam było, to wyglądało tak. Leżanko mówi, 4 na kursie i ścieżce, no to plus niech się włącza. Nie, nie, 3 na kursie i ścieżce, no to Leżanko, nie, nie, tak 3, rzeczywiście 3. Tak, potem plus, nie, 2 na kursie i ścieżce, przepraszam, nie, 2,5 na kursie. Oni tak go sprowadzali. Tak, to było w porównaniu do tego, co zrobili z Polakami, to było jakaś kompletnie brak profesjonalizmu, ale, i coś absurdalnego. Ale powiem ci coś, ponieważ ja już chcę rozmawiać z ekspertami, którzy się mienią ekspertami, a wcale nimi nie są. Ale za to wolę bardzo rozmawiać z pilotami. Piloci czytają natychmiast w lot te dokumenty i pokazują mi zaraz po tym, kiedy pojawia się właśnie po konferencji naszej polskiej, kiedy pojawia się rozmowa z IU-em i kiedy jest to tak zwane, oni to nazywają, w języku pilotów nazywa się to kwitowanie. I tam jest powtórz i IU powtarza. IU powtarza, tak 350, 200, tak 200, powtarza IU. U nas tego kwitowania nie było. Rosjan nie interesowało to, czy Polacy potwierdzają wysokość, na jakiej są. To też stawia pytanie. Nie, oczywiście stawia pytanie, dlaczego się załoga z kontrolą nie dogadała w sprawie kwitowania i sprowadzania. Ja mam wrażenie, chociaż nie mam takiej pewności, że i kontrola myślała, że załoga ma dobre przyrządy na tyle, że nie potrzebuje sprowadzania. I w istocie nie sprowadzała tego samolotu, tylko tak informowała na wszelki wypadek. Natomiast rzeczywiście no, pilot też nie kwitował wysokością odległości, co powinien był robić rzeczywiście, ale też nie prosił, prawda, o sprowadzanie. Bo jest taka procedura, że wtedy się... Inna procedura zastosowana do tych dwóch samolotów. No być może tak, ja nie znam całego zapisu rozmów z IU-em, z tym kapitanem Prołowem, ale on być może prosił o sprowadzenie, a teraz się kim prosił. Trudno mi to rozstrzygać, natomiast to chyba nie jest takie istotne. Zapytałaś o wysokość. Znaczy, no, piloci cały czas wiedzieli, na jakiej są wysokości. Dobrze. Cały czas wiedzieli. Oczywiście korzystali z radio wysokościomierza, to w pewnych warunkach okazało się może pewnym błędem, bo jak wlecieli w ten jar, cały czas odczytywali jako 100, bo radio wysokościomierz czyta z odległości od ziemi, a baryczny od poziomu lotniska. Czy nawigator? Baryczny. Czy to nawigator? Baryczny był rzeczywiście zmienił się wskaźnik i został prawdopodobnie przez Protasiuka przestawiony na ciśnienie z tego 745 na 760, to Mach podnosił, prawda? Rzeczywiście stracił go Protasiuk. Mach twierdzi, że to Protasiuk, bo to byłoby kompletnie absurdalne. Tak, no Protasiuk ten baryczny główny stracił, ale mieli inne baryczne, chociaż mniej dokładne i mniej nieelektroniczne, prawda? No nieważne, ale generalnie wiedzieli, na jakiej są wysokości. I dzisiaj wygląda na to, że to nie jest tak, nie było takie istotne. Na początku po katastrofie wydawało się, że brak wiedzy o wysokości miał kluczowe znaczenie, ale dzisiaj wygląda na to, że to nie było takie istotne, że brak wiedzy o wysokości wpłynął jakkolwiek na katastrofę, bo oni w każdym momencie dokładnie wiedzieli, na jakiej są wysokości, w jakim są położeniu. Kluczowe było to, że oni nie odeszli
mimo że chcieli odejść, że coś nie zadziałało tak, jak oni chcieli, prawda, w samolocie. Dlaczego nie zadziałało? Bo oni, to jest hipoteza, którą oczywiście będą badać teraz w czasie tego oblotu testowego na drugim dół, ale bardzo prawdopodobna hipoteza, nie wiedzieli, że system automatycznego odejścia nie zadziałał na lotnisku bez ILS-u. Protasiu z pułkownikiem Strumieńskim 6 kwietnia testowali to odejście w automacie przed tymi dwoma lotami do Smoleńska i to zadziałało w Warszawie, prawda? I więc Protasiu mógł zakładać, że to tak samo zadziała w Smoleńsku. Ten tym bardziej, że powiedział, odchodzimy w automacie 8.32, prawda? Czyli że tak naciśnie ten przycisk, na co grzywna mu potwierdził w automacie, prawda? I to jest dzisiaj najbardziej prawdopodobna hipoteza, że on to nacisnął i to nie zadziałało. I dopiero potem, jak to nie zadziałało, pociągnął za stery, zerwał autopilota i zerwał automat ciągu i przyspieszył ciąg sam silników, ale już było prawdopodobnie za późno. To jest na dzisiaj najbardziej prawdopodobna hipoteza. Wejdę słowa Piotrowi, jako że 2 godziny już debatujemy, proszę Państwa, i chciałbym kolejną sprawę, ostatnią już dzisiaj poruszyć. Co dalej? Może zacznę od Joanny. Jeździsz z mgłą po całym kraju. Temperatura dzisiejsza na sali pokazuje, że minął rok. Temperatura się nie obniża, powiedziałbym społeczna. Rzutuje ta katastrofa na, niewątpliwie w tej chwili, na wybory polityczne, że ten podział partyjny, powiedziałbym podział preferencji wyborczych jest w ogromnej mierze gdzieś tam w zapleczu tych wyborów jest Smoleńsk. Co dalej? Spróbujmy tutaj przeprowadzić taką, niech Państwo na zakończenie się wypowiedzą. Co z tego wyniknie? Jak widzicie, że tak powiem, co dalej? W sensie politycznym, czy w sensie wyjaśnienia przyczyn katastrofy? Nie, raczej by mnie interesowało, jakby co społecznie z tego wyniknie, bo... No to ja mogę tak rzeczywiście powiedzieć... Masz duży obraz, bo jeździsz po kraju teraz nieustająco. Jeżdżę po kraju razem z Adamem Kwiatkowskim właśnie i Marią Dłużewską, z którą zrobiłam film Mgła i jeszcze z innymi bohaterami tego filmu. Rzeczywiście staramy się, bo jakoś to rozumiemy wszyscy i ja z Majką i bohaterowie naszego filmu. No, że to jest rodzaj misji, że to jest po prostu misja, żeby z tym filmem teraz jeździć i do tych ludzi, którzy bardzo się garną, żeby ten film razem obejrzeć. Ja myślę, że czy ten film być może, czy jakiś inny byłby, ludzie się by być może tak samo garnęli, bo jest chyba ogromna potrzeba w Polakach rozmawiania o tym, co się zdarzyło 10 kwietnia i o tym, co właśnie dla nas z tego wynika. Jest też potrzeba rozmawiania o Polsce. To się pokazało natychmiast w tygodniu żałoby, jak Państwo pamiętacie, te setki tysięcy Polaków na krakowskim przedmieściu, które przyszły tam nie tylko po to, żeby oddać hołd prezydentowi i innym ofiarom katastrofy, ale też właśnie po to, żeby być razem, tak, że coś się obudziło. Rzeczywiście jest tak, że gdziekolwiek pojedziemy z tym filmem, tam, gdy sala jest przeznaczona, nie wiem, na 300 osób, to przychodzi 400. I ta frekwencja i to zainteresowanie tym filmem pokazuje chyba rzeczywiście jakieś zjawisko. Trudno mi mówić, czy to jest jakiś przełom. Niektórzy na tych spotkaniach mówią, że na nowo rodzi się solidarność, że to jest coś takiego, co ci ludzie, którzy przychodzą do spotkania, mówią właśnie budzeniem się Polaków, budzeniem się narodu, że ludzie również dzięki temu naszemu filmowi zaczynają odkrywać rzeczy, które do tej pory i dzięki tak naprawdę ta katastrofa pokazała wielu z nas, jak niefajnie jest w Polsce i że to trzeba zmienić. Także jest na pewno taka grupa ludzi, która w tej chwili przestała się interesować tylko tym, że była ciepła woda w kranie, a zaczęła się interesować na nowo Polską. To na pewno ja ich spotykam.
Jest oczywiście ta grupa Polaków, która zakładała Solidarność w 80 roku, która robiła, nie wiem, kolportaż w latach 80. Pamiętacie wszyscy tych ludzi, chodzili w tych zielonych kurtkach z plecakami, zarośnięci brodacze z opornikami w swetrach. Oni prawie tak samo wyglądają, tylko są siwi. Bo przychodzą, bo ci ludzie, którzy już dawno niewidziani byli, bo jakoś ich ten system kapitalistyczny wypchnął, ci nauczyciele, te bibliotekarki gdzieś tam, które kiedyś kolportowały bibułę w jakichś małych miejscowościach, one teraz przychodzą na ten film Mgła i organizują na przykład w ramach, nie wiem, tworzenia się tych klubów Gazety Polskiej, które rosną jak grzyby po deszczu, no właśnie czegoś nowego. Ale czy to ma taką skalę, żeby można było mówić o konsekwencjach politycznych? Trochę unieważniła dotychczasowy podział polityczny. Oczywiście nie całkiem. Oczywiście nadal jest z jednej strony Platforma Obywatelska, z drugiej strony PiS. Jest z jednej strony ten obóz obrońców III Rzeczpospolitej, z drugiej strony ten obóz, który chce zmiany, domaga się zmiany i od czasu do czasu powraca do hasła IV Rzeczpospolitej. Ale mam wrażenie, że tak jak do 10 kwietnia, mimo tego podziału takiego ostrego PiS-PO, emocjonalnego, ważne były też sprawy takie jak to, czy ktoś ma bardziej lewicowy, czy bardziej liberalne poglądy, czy właśnie chce interwencji państwa, czy chce wprowadzenia całkowitego, nie wiem, zakazu in vitro. To nagle te podziały tradycyjne, prawica, lewica, centrum, liberalizm, neoliberalizm, troszkę przez tą katastrofę w Smoleńsku zostało unieważnione. Tak jakby podział idzie w poprzek, tak jakby unieważnia troszeczkę ten tradycyjny podział polityczny, bo nagle jest podział na tych, którzy zadają pytania i widzą, że mają do czynienia z dezinformacją, z kłamstwem, że nie wiadomo, co się stało i że ta tragedia w Smoleńsku jest niewyobrażalną stratą i niewyobrażalną tragedią. I tak jak Katyń 70 lat temu jest takim w tej chwili symbolem, o którym trzeba mówić i o którym prawdy trzeba się domagać i że to jest z kategorii nie tylko wyborów politycznych, ale też etycznych. I na tą drugą część, która mówi, że to był wypadek albo że no, zdarzyło się, trzeba iść dalej, nie ma już co za bardzo o tym rozmawiać, o to pytać. I ten podział jest taki w Polsce się robi. I nie wiem, których Polaków, tych obojętnych, czy tych takich gorących, których to bardzo obchodzi, jest więcej. Zobaczymy. Piotrze, może teraz ty na desen sobie zostawimy główną gwiazdę. Jak ty, Piotrze, widzisz, co z tego wyniknie, jakie konsekwencje z tego się... No, Jasia wspomniała tutaj o bardzo ważnej sprawie, że właśnie o tych nowych podziałach. Może ja nie do końca tak to widzę, ale okej, dobrze. Piotrze, co myślisz, że z tego wyniknie? No ja jestem niestety pesymistą, to znaczy ja uważam, że tutaj podział polityczny, który był przed katastrofą, się jeszcze niestety pogłębił i on się pogłębił w przybliżeniu wokół tych, według tych samych barykad, które były wcześniej. Właśnie ten ruch został jeszcze bardziej pogłębiony. Został tak pogłębiony, że właściwie dyskusja jest bardzo trudna. I to jest właśnie bardzo pesymistyczne. Ja również widziałbym to troszkę w kategoriach etycznych, ale troszkę inaczej niż Asia bym składał akcenty. Ja niestety mam zupełnie inny pogląd. Ja uważam, że jest grupa ludzi, która niestety z powodów właśnie politycznych, żeby budować swoją pozycję polityczną, postanowiła grać tą katastrofą smoleńską, grać pewnym resentymentem antyrosyjskim, który ta katastrofa akurat temu bardzo sprzyja, bo się zdarzyła w takim miejscu, w takim czasie, dotyczyła prezydenta wywodzącego się z tego obozu, ale niestety no, jest to wykorzystywane niestety do celów politycznych właśnie, żeby budować pewien obóz na bazie, no właśnie niestety nieprawdy o katastrofie, tylko na nieprawdzie. To znaczy na tym, że ludzie ci nie chcą szukać prawdy. Znaczy chcą ją szukać tylko pod warunkiem, że potwierdzi, że to był zamach rosyjski, natomiast wszystko inne odrzucają. Że i tak dobierają argumenty, żeby właśnie ten... To,
tak to przedstawić, bo właśnie to jest im potrzebne jako paliwo polityczne, bo tylko to umożliwia budowanie mitu politycznego, męczeństwa Lecha Kaczyńskiego, wielkiego patrioty i bohatera, który zginął zamordowany przez Rosjan, prawda? I tylko na tym można coś budować. Więc niestety, i to jest moim zdaniem nieetyczne w przeciwieństwie do tego, co robią ci, którzy starają się oczywiście badać katastrofę, nie wykluczając żadnego rozwiązania czy żadnego jej przebiegu, ale niczego nie odrzucając i jakby dochodząc do najbardziej prawdopodobnych w danym momencie konkluzji, które są trochę inne. Natomiast na szczęście mam wrażenie, że ta książka Tadeusza jest, pana Tadeusza, później jesteśmy chyba na ty, jest pozytywna, bo ona jednak mimo wszystko stara się godzić te dwa obozy, czy wchodzić do tego rolu w jakimś stopniu i o tyle jest optymistyczna i myślę, że to jest w tym wszystkim najbardziej pozytywne i optymistyczne. Proszę bardzo, panie Tadeuszu, jeszcze tak. Jak pan myśli, ile jeszcze tomów pan napisze? Bo tak jak rozmawialiśmy tutaj, to będziemy robić pewnie wydania kolejne uzupełniane. Ale no to tak przy okazji wracam do tematu, panie Tadeuszu. Przeżarł się pan przez to. Myśli pan, że co się będzie działo, że uszczegółowię w stosunku do pana pytania. Jak pan sądzi, co się będzie działo ze śledztwem? Właśnie, moim zdaniem jesteśmy w tej chwili w takim bardzo ważnym i bardzo, bardzo pozytywnym momencie. To znaczy zamyka się pewien etap. Od 10 kwietnia do praktycznie, no jeszcze do raportu Millera trwa cały czas pewna przepychanka, tak to nazwijmy. To znaczy w tym okresie podjęto cały szereg absolutnie według mnie błędnych decyzji. To znaczy rząd działał wbrew prawu, wbrew interesowi kraju i wbrew prawdzie, to znaczy dezinformował społeczeństwo. Włącznie z, że tak powiem, wystąpieniami publicznymi premiera, który zapewniano, że całe postępowanie toczy się w absolutnej zgodzie z Rosjanami, że Rosjanie udostępniają nam wszystkie materiały, że nie ma żadnych problemów i tak dalej. Mówił to premier, rząd Rzeczypospolitej, z trybuny sejmowej, do całego parlamentu, mówił to samo na konferencjach prasowych, gdzie byli przedstawiciele wszystkich mediów. Już wtedy Rosjanie łamali konwencję chicagowską, która była złą podstawą, absolutnie niezgodną z prawem, ale była. I Rosjanie nawet tą fałszywą, błędną podstawę prawną łamali, a rząd polski zapewniał, że wszystko jest w porządku. Cały ten okres tego roku, pierwszego roku tej sprawy, on na szczęście się kończy. To znaczy myślę, że finałem tego okresu, nazwijmy go badań technicznych, będzie raport Millera. I z tego wynikają ogromne możliwości dla Polski. To znaczy jest raport rosyjski, który jest ewidentnie tendencyjny, jest kompletnie nieprofesjonalny. To jest paszkwil antypolski, zniesławiający Polskę i jeszcze łamiący prawo, bo ujawnienie alkoholu jest absolutnie niezgodne z prawem. Jeżeli MAK, czyli poważna instytucja rosyjska, łamie prawo w tak ostentacyjny sposób, to oczywiście nie może to być wiarygodne. Ale ilość błędów, jaka zawarta jest w raporcie MAK-u, jest porażająca. Jest to raport tymczasowy, jakby przygotowany na chybcika, bez zastanowienia, bez uwzględnienia setek uwag, które już były przedkładane, bez uwzględnienia dokumentów, jakie były, on po prostu fałszuje rzeczywistość. Więc mając ten raport i mając raport Komisji Millera, który również będzie obiektywny i nie wyczerpie sprawy, nie odpowie na pytania, ale będzie podstawą do eskalacji tego problemu. Będziemy mieć dwa sprzeczne ze sobą raporty, więc nie ma innej możliwości rząd polski, jak odwołać się do instytucji międzynarodowych. I niech instytucje międzynarodowe rozstrzygną tę sprawę. A tych instytucji wbrew pozorom jest cała masa i one są szalenie wpływowe. My nie jesteśmy wyspą, że tak powiem, na oceanie, tylko jesteśmy członkiem całego szeregu różnych organizacji. Od Unii Europejskiej poczynając, przez NATO. To był samolot NATO. Zginął tam jeden z najwyższych, najbardziej zasłużonych dowódców. Ale panie Tadeuszu, czy która z tych organizacji się zajmuje tematem? Moim zdaniem w tej chwili rząd polski ma ogromną możliwość do tego, aby umiędzynarodowić ten problem, bo w jaki sposób będzie mógł jakby postępować wobec dwóch raportów, które są ze sobą sprzeczne. Nie ma innej możliwości. Panie Tadeuszu, powiedział pan, bo ja nie wiem, która, mówi pan, to był samolot NATO. Czy któraś z międzynarodowych organizacji bez
że tak powiem, no, wpływu polskiego rządu. Czy ona się zajmuje tym wypadkiem sama z siebie? To znaczy moim zdaniem oczywiście, na przykład NATO musi się od 10 kwietnia zajmować tym wypadkiem, co więcej NATO moim zdaniem doskonale wie, co się stało w Smoleńsku 10 kwietnia, a że ta informacja jest wstrzymana w absolutnej tajemnicy, to jest inna sprawa, to daje do myślenia. NATO, to był samolot NATO, na jego pokładzie był m.in. generał czterogwiazdkowy Franciszek Gongol, który był jednym z głównych twórców strategii NATO na najbliższe 10 lat. I był to murowany kandydat na szefa Komitetu Politycznego NATO, najwyższe stanowisko w NATO. Nigdy NATO nie straciło tylu oficerów, co w Smoleńsku. Na to, że nie występuje publicznie i że rzecznik prasowy na to nie ogłasza, to nie znaczy, że NATO się tym nie zajmuje. NATO od 10 kwietnia tą sprawą się zajmuje i efekty widoczne w różnych decyzjach NATO są oczywiste. Natomiast jest problem, że bez wniosku, bez decyzji, bez działania polskiego rządu inicjatywami opozycji nic oczywiście nie można szybko zrobić. Oczywiście one też przynoszą swoje efekty i skutki. Natomiast najważniejsze jest to, żeby rząd polski wreszcie w tej sprawie wystąpił zdecydowanie do organizacji międzynarodowych z prośbą o arbitraż. W jaki sposób technicznie to dokonać, to już jest kwestia rządu. Kto to dokona faktycznie, to też jest kwestia jakby rządu i rozstrzygnięć. Moim zdaniem nie jest tak, że ten rząd jest wieczny. Ten rząd się może bardzo szybko zmienić, wystarczy jedno potknięcie. I może się wszystko zmienić, przewrócić z dnia na dzień cała sytuacja. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt. Poza tym, że my mamy ogromne możliwości odwołania do musimy się odwołać do organizacji międzynarodowych. Włącznie z ONZ-em. Jeżeli nie będzie innej możliwości, musimy się odwołać do globalnych organizacji. Ale jest jeszcze drugi aspekt, a mianowicie, że już ujawnione dowody w tej sprawie, na przykład zapisy rozmów kontrolerów, one świadczą o tym, że jakość pracy na rosyjskich lotniskach jest absolutnie skandaliczna. To znaczy, jeżeli kontrolerzy są w ogóle niepotrzebni, jak to twierdzą niektórzy eksperci, i jeżeli oni przekazują wyłącznie błędne komunikaty, jeżeli oni posługują się językiem, który jest absolutnie nieparlamentarny, jeżeli oni przeszkadzają, a nie pomagają, to jest to bardzo poważny problem dla rosyjskiego lotnictwa. Jeżeli jeszcze taka organizacja jak MAK, czyli zajmująca się bezpieczeństwem lotnictwa w Rosji, stwierdza, że to jest wszystko zgodne ze standardami, to można stąd prosto wywnioskować, że to jest standard rosyjski. Że w ten sposób, jak kontrolerzy na Smoleńsku, tak funkcjonuje w ogóle kontrola lotów w Rosji. A to oznacza mniej więcej jedno. Każdy samolot lecący do Rosji, lądujący w Rosji jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Bo mogą być wprowadzeni w błąd, oszukani, mogą być niekompetentni ludzie, nie znający języków, nie mający urządzeń itd., itd. Inaczej mówiąc, to nie jest tylko prawo Polski odwołać się w tej chwili, ale jest to absolutny obowiązek, żeby Polska wystąpiła do organizacji międzynarodowej, nawet w trosce o, że tak powiem, bezpieczeństwo i życie rosyjskich pasażerów czy rosyjskich samolotów. Nie może być tak, że jeden kraj na świecie łamie wszelkie standardy i my się z tym godzimy. Nie, jeżeli te standardy są łamane, jeżeli jest taki styl pracy i taka jakość w Rosji pracy, na przykład lotnisk i kontrolerów, taki jest stan techniczny tych lotnisk, to cały świat musi o tym wiedzieć. I to jest nasz obowiązek, poinformować cały świat. Teraz jest idealny moment dla polskiego rządu, żeby tą sprawę umiędzynarodowić. To, tak abstrahując już od wszystkiego, ale nawet z punktu widzenia gry politycznej, dla Donalda Tuska jedyna szansa moim zdaniem w tej chwili odbicia się od dna, czyli powstrzymania trendu spadkowego, to jest właśnie jakby rozpoczęcie ofensywy w tej sferze. I ma do tego żelazne podstawy, to znaczy ma z jednej strony raporty, z drugiej strony ustalenia, które jednoznacznie wskazują, że musimy zacząć działać. Czyli po pierwsze informować społeczność międzynarodową o tej sytuacji, a po drugie zacząć przeciwdziałać negatywnym skutkom. Powinniśmy się poddać pod arbitraż ponadnarodowy czy międzynarodowy, prawda? I z drugiej strony powinniśmy eskalować ten problem. Ten problem przestanie w momencie publikacji raportu Millera, przestanie być problemem polskim, przestanie być też problemem polsko-rosyjskim. On się wtedy powinien stać problemem światowym. I mamy wszelkie szanse, zależy od nas, czy będzie taki nacisk na rząd, żeby rozpocząć aktywne działania w celu, po pierwsze, wyjaśnienia oczywiście tej sprawy, ale w celu też podniesienia standardów bezpieczeństwa i uniemożliwienia powtórzenia się podobnej sytuacji w przyszłości. Wszystko zależy w pewnym stopniu od nas, a przede wszystkim od polskiego rządu. Proponuję zakończyć, chyba że ktoś z Państwa ma absolutnie niezbędne pytanie do któregoś z naszych prelegentów. Proszę bardzo, Piotr.
Mam pytanie do Piotra. Piotrze, mam pytanie, bo rozumiem, że ty się skłaniasz najbardziej ku temu, że najbardziej prawdopodobny był wypadek. Być może kompletnie przypadkowy, być może z winy czy to kogoś, kto się znajdował na pokładzie, czy to kontrolerów, czy to zaniedbano jakichś procedur. Mam pytanie w związku z tym, jak interpretujesz zachowanie polskich urzędników, polskich polityków w tej sprawie? Jak interpretujesz to, co robią Rosjanie? Czy to ten cały serial z Edmundem Klichem, z Millerem, z Kwiatkowskim, z Tuskiem, ze stroną, z raportem Maku, to co kieruje nimi, że tak poniewierają faktami, że potrafią dokonywać takich często jawnych manipulacji? Powiem na koniec, że rozmawiałem z jednym z posłów Platformy Obywatelskiej, którego zapytałem o to. On się nie bronił w ogóle przed tym, że rząd Donalda Tuska w tej sprawie się nie sprawdza. Powiedział coś takiego, że na początku popełniliśmy błędy w całej tej sprawie, w tym jak to i od strony prawnej, i od strony medialnej rozgrywaliśmy i teraz płacimy konsekwencje, musimy w to brnąć. Ja się zapytałem, dlaczego tak uważa, czy to jest jego osobiste przekonanie, czy ktoś jeszcze w rządzie tak myśli. On wtedy już tak luźno tylko rzucił, że ja znam Kwiatkowskiego, znam Millera, to nie są ludzie, którzy byliby w stanie jakieś... Jakiego Kwiatkowskiego? Ministra Sprawiedliwości. To nie są ludzie, którzy byliby w stanie coś takiego robić z zimną krwią. To nie są ludzie, którzy są cyniczni. No i przede wszystkim Rosjanie, bo tutaj ten cynizm wychodzi właściwie, mówiąc, że codziennie to jest mało powiedziane. To było te dwa pytania z tego. Zgodźmy się, że dziennikarze jakby są od tego, żeby dociekać interesów różnych aktorów sceny politycznej i nie tylko. W związku z tym, jakie interesy stoją za tym, że rząd się nie sprawdza, że Rosjanie manipulują, że jest taki, a nie inny raport Maku. Co ty W raporcie Maku już trochę mówiłem. Uważam, że Rosjanie oczywiście przedstawili raport propagandowy, ale sami się trochę podłużyli. Natomiast co do rządu polskiego, też zgadzam się, że rząd nie zrobił wszystkiego, co mógł. Popełnił błędy. Przede wszystkim popełnił błędy nawet jeżeli nie w sposobie wyjaśnienia, to w prezentacji swojej roli i w takiej zainteresowaniu katastrofą. Coś w tym było w określeniu Włodzimierza Cimoszewicza, który potem powtarzał Jarosław Kaczyński, że to potraktowane zostało trochę początkowo jako włamanie do garażu na Pradze. Natomiast to się zgadza z tym, że on popełnił błędy. Potem już trudno było się z tych błędów wycofać. Te słowa Tuska o skandalicznym raporcie z grudnia były troszkę próbą ratowania twarzy, no ale już też sam stracił na tym, że początkowo Rosjanom zbyt zaufał. Chociaż oczywiście wydaje mi się, że też o ile można było, wchodząc bardziej w szczegóły, można było bardziej od Rosjan wymagać naszego udziału w śledztwie, nawet na podstawie załącznika 13 do konwencji genewskiej. I tutaj Tusk popełnił błędy, o tyle wydaje mi się, że nieprawdziwe są to te tezy, które twierdzą, że trzeba było wybrać porozumienie z 1993 roku zamiast konwencji chicagowskiej, bo tam w tym porozumieniu to one były martwe, także tam byłoby jeszcze trudniej dojść do jakichś określonych procedur i to by nie trwało, według których ta katastrofa byłaby wyjaśniana, a przynajmniej konwencja chicagowska daje jakieś możliwości odwołania do czynników międzynarodowych, jakieś procedury określone, opisane i to jest konieczność ujawniania wszystkiego ze strony rosyjskiej i polskiej, prawda, i to jest optymistyczne w tym wszystkim. No ale zgadzam się, że błędy zostały popełnione. A co do propagandy rosyjskiej, to oczywiście trudno się dziwić, że Rosjanie chcą przedstawić swoją wersję jak najbardziej dla siebie korzystną, a zminimalizować swoje winy, a winy polskie wzmocnić, czy wręcz ośmieszyć Polskę, tak jak mówią, to zrobili mówiąc o alkoholu w krwi generała Wasika. Ale moim
moim zdaniem, tak jak już powiedziałem, troszkę działają na własną niekorzyść, bo raport MAK można bardzo łatwo obalić na każdym forum międzynarodowym. Ostatnie zdanie autora. Jeszcze pytanie. Ja tylko chciałem spowodować to, że my jesteśmy tak naprawdę na przeciwnych biegunach. Pan Piotr Simonik i ja praktycznie reprezentujemy tutaj zupełnie różne światy. Ja się bardzo ucieszyłem z tego, że pan Jerzycki zaprosił tak różne osoby, bo to umożliwia dyskusję. I wynika z tej dyskusji jeden wniosek. Mianowicie zgadzamy się, myślę, 100% wszyscy, że zostały w tej sprawie popełnione błędy. Myślę też, że zgodzimy się wszyscy, że w tej chwili mamy możliwości naprawienia tych błędów, czyli działania takiego, żeby z, że tak powiem, słabości naszych wyrosła siła. Krótko mówiąc, możemy przenieść ten problem na wyższą płaszczyznę i rozwiązać go w ten sposób, żeby ta sprawa przestała nas dzielić, a zaczęła łączyć. I jestem przekonany, że ta dyskusja tak naprawdę, mimo tego, że reprezentujemy zupełnie różne poglądy, tak naprawdę ona do tej fundamentalnej prawdy wraca. Polska nawet w oparciu czy w odniesieniu do tej katastrofy może być zjednoczona. Jeżeli podejdziemy do tego w sposób dojrzały, jeżeli wszyscy się zgodzą co do tych absolutnych fundamentów, to znowu ta sprawa stanie się takim fundamentem narodowej jedności. Bo bez niej tak naprawdę nie mamy szansy przetrwania jako naród. To jest taka konkluzja bardzo oczywista. Musimy w tej sprawie znaleźć wspólny fundament. Czy coś jeszcze rzeczywiście tak, nie konkretne? Tak, konkretne pytanie. Jak pan ocenia merytoryczne i polityczne działania zespołu pana posła Antoniego Macierewicza? Może powtórzyć pytanie. Nie, ja uważam, jak ocenia autor działalność komisji pana Macierewicza? Ja uważam, że każda inicjatywa, która podnosi rangę tego, tej sprawy międzynarodowej, jest cenna. I tak samo inicjatywa, cała działalność tego zespołu, ona po prostu zwiększa i zainteresowanie, i jakby możliwości działania. Każda droga, która prowadzi tutaj do celu, a celem jest odzyskanie pewnej równowagi narodowej czy jakby społecznej w związku z tym tematem, my musimy zacząć traktować tę sprawę jako bardzo ważny składnik naszej wspólnej historii. Nie da się tego traktować inaczej, nie można minimalizować tego wydarzenia. I wszystko, co sprzyja właściwemu naświetleniu tego wydarzenia, jest moim zdaniem pożyteczne. Z drugiej strony efektywność tego jest uzależniona od miejsca, w jakim znajduje się dana instytucja w porządku, że tak powiem, prawnym i politycznym. Wiadomo, że ten zespół zbyt efektywny nie jest i nie może być. No wiadomo, jakby bariery polityczne są określone, ale jego zasługa nawet poprzez sam fakt, iż podnosi rangę tego zagadnienia, jest wręcz nieoceniona. Znaczy bardzo istotne, że tego typu ciała powstają, bo pokazują, że posłowie traktują w sposób bardzo poważny i jakby historyczny ten cały proces. Natomiast czym więcej będzie tego typu inicjatyw, tym większa będzie ich skuteczność. Klucz, jakby główny problem sprowadza się do tego, jaki jest rezonans działań tego typu w sferach decyzyjnych. Czy premier Donald Tusk reaguje na te sytuacje jako żart, prawda? Tutaj moim zdaniem jest główny problem. Niestety jakby efektywność tego zespołu, gdyby była traktowana w inny sposób, byłaby dużo, dużo lepsza niż jest w tej chwili. Najważniejsze jest to, żeby jakby uznać możliwość tysiąca różnych metod prowadzących do tego samego celu. A cel jest oczywisty. Znaczy potraktowanie z godnością i na równych prawach tego wydarzenia w taki sposób, żeby uznać po pierwsze, że było to wydarzenie kształtujące naszą tożsamość narodową i nigdy ono nie zostanie zapomniane, a z drugiej strony, że byśmy racjonalnie działali i zmierzali do jakby wyjaśnienia tej sprawy w sposób nieprowadzący do wojny. Włącznie z premierem Tuskiem tutaj wszyscy na pewno jesteśmy zgodni, że należy tę sprawę wyjaśnić w taki sposób, aby ona połączyła Polaków, a nie w taki sposób, żeby doprowadziła do wojny domowej, albo tym bardziej do zagłady państwa. Prawda? Teraz jest moim zdaniem ten moment historyczny, w którym musimy to jakby wygrać. To znaczy musimy z faktu, że taką straszną traumę przeszliśmy, wyciągnąć wnioski, które nas wzmocnią. Jeżeli stoimy przed dylematem, czy Polska ma istnieć w ogóle, czy ma być silnym państwem, to taki dylemat istnieje. W tym miejscu geopolitycznym Polska może być albo mocarstwem, albo przestanie istnieć. To ja uważam, że mamy szansę, aby być mocarstwem.
regionalnym, może to jest perspektywa pokoleń, ale mamy szansę, jeżeli zbudujemy na tym fundamencie naszą jedność, jeżeli porozumiemy się do tego, że były błędy i że możemy wreszcie działać w interesie Polski, to na pewno będzie to wszystko jakby pozytywne. I zespół Antoniego Macierewicza jest tutaj absolutnie jakby pozytywnym czynnikiem w tym procesie. Nic nie widzę złego w tym, że tego typu inicjatywa istnieje. Co więcej, cała masa pozytywnych efektów tego jest. Dziękuję Państwu ogromnie. Naszymi, moimi, Państwa gości byli... Jedno słowo tylko. Ja tylko też chciałem podziękować za zaproszenie i mimo to, że się bardzo różnimy, bardzo to doceniam i wydaje mi się, że bardzo dobrze, żeśmy tutaj w ten sposób dyskutowali. Chciałem też przeprosić za może czasem zbyt emocjonalne wypowiedzi, no, ale tematyka jest taka. Mam wrażenie, że mimo wszystko możemy to jakoś zakończyć w jakiejś takiej sympatycznej atmosferze. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Moimi Państwa gośćmi jeszcze raz Joanna Lichocka. Piotr Piłowicz, nasz główny bohater Tadeusz Świękowicz. Mam nadzieję, że proszę Państwa, że ta książka przybliża nas, jakiś mały krok robi w stronę prawdy o Smoleńsku.